Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was do kolejnego już materiału oczywiście z Pokémon World Wide 2. Nie mogłem dzisiaj zapomnieć o materiale, ponieważ ostatnio mega fajnie mi się grało, więc i dzisiaj mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję wam wszystkim za lajki zostawione pod ostatnim materiałem, było ich ponad 200, za wszystkie pozytywne komentarze, za to, że pisaliście niki. Też jeżeli wam się ten odcinek podoba, też was proszę o to, żebyście zostawili lajka. Im więcej widzę po prostu, to mam po prostu większą motywację, żeby nagrywać dalej i żeby dalej pokazywać, że jak Pokémony wciąż liczą się dla was na moim kanale. Dlatego, jak mówię, jeżeli chcecie, to dawajcie znać w komentarzach, po prostu w tych lajkach, a odcinki będą. Dobra, jak się w ogóle trzyma zdrowie moich Pokémonów? No tak średnio się trzyma. Muszę wejść do Pokécentrum, uleczyć swoje Pokémony i zaraz rozpocząć walkę z plazmatycznymi. Fajnie, że tam wiecie taki lód i w ogóle tutaj się wchodzi jak zwykle ta wspaniała, miła muzyczka, taka uspokajająca, kojąca nerwy. No, tak to zwykle jest w Pokémonach. Ale okej. Dobra, dzisiaj trzeba po prostu cisnąć dalej plazmatycznych, nie pozwolić im tutaj nic więcej zrobić, bo oni już zrobili wystarczająco duży chaos. Może dajmy sobie Akiego na pierwsze miejsce, wiecie, niech sobie Aki trochę powalczy, bo ten jego poziom zaczyna odstawać od pozostałych. O co chodzi, Drayden? Aha, że ja mam wziąć innych? Że co, mam z innymi walczyć? Czy co? Nie, nie ogarniam się, mam po prostu tego załatwić. Nie? A może tego mam załatwić? Tak, o tego chodzi, on załatwia Drayden tych dwóch, a ja muszę zająć się właśnie tym u góry. Więc niech tak będzie. Aż ta muzyka! Dobra, muzyka mówi wszystko, że to będzie mega, mega walki dzisiaj będą. Wachok. Wachokiem mi wylatujesz na 50. poziomie. Not bad. Not bad, really. Earthquake'uj może. Minluk już mi nie pozwala uciec, ale załatwimy go i jak coś to będę mógł wycofać oczywiście. Dawaj Cruncha. Baton Pass. O, cwaniaczek, czyli teraz i tak nie będę mógł jakby wycofać. Ten Pokémon lewituje, co nie? Bo już nie pamiętam. Chyba tak, dlatego używajmy dalej. Oj, Ice Beam. Super efektyw, oczywiście. Ale załatwimy go Sandstormem, super. No, Aki musi pokazywać. Jesse 54 poziom, Hydropompa. No, i teraz jest pytanie, czy ja się chcę uczyć Hydropompy, bo już mam Surfa, który jest specjalnym ciosem. Hydropompa miał, wiadomo, szansę na niecelność. Aqua Tail jest fizyczna, fizyczny cios chciałbym mieć. Nie, nie uczymy się Hydropompy. Bo to jest cios, który nie zawsze się trafia, wolę sobie zostawić te, które mam. Watchok, czy to jest ten osłabiony Watchok, czy tak, to jest ten osłabiony Watchok. Hyperfunk, no, Hyperfunk, znaczy Hyper, tak dziwnie to zabrzmiało, jak to powiedziałem. Mug, boję się, że Mug może być, znaczy Mug też jest wolny, może będziemy szybsi, jesteśmy szybsi, więc powinniśmy go załatwić. Doskonale, bardzo dobrze. 47 poziom. I Garbodor, kto to jest Garbodor? A, ten trujący Pokémon, okej, okay. To niestety jest szybszy. No i niestety nas załatwia, oto w ten sposób. On ma tylko podtyp, co nie ten, wiecie, znaczy ma tylko typ trujący, tak mi się wydaje. Jeżeli tak, to Psyshock powinien być idealny na tego typu okazję. No jest super efektywny, no ale nie załatwia niestety. Sandstorm robi dalej swoje. Oj, mój drogi Goldaczku, musisz się tutaj wykazywać w walce, musisz pokazywać, że jednak stać cię na wiele. Ja muszę zobaczyć w ogóle, jaki jest ability Goldaka, bo to jest interesująca sprawa. Jakie może być jego ability? Dump. Aha, że... Aha, okej, okay, że chroni przed tymi self-destructionami. No w sumie, dobre ability na Nuzlocke. Tutaj tak może, nie wiem, być trochę bardziej średnie dla mnie. Leczymy Pokémony, po co jak mam zatrutego i jednego takiego, który zemdlał, to lepiej, wiecie, nie ryzykować. Lepiej nie ryzykować. W ogóle zbierałem niki od was i mam nadzieję, że je będę mógł... Ej, z kim ja teraz mam walczyć, cholera? Bo tam nie przejdę, rozumiem? Nie, mam teraz porozmawiać tutaj. Może iść z tym na dole? Może teraz mogę walczyć? Nie. Nie mogę. A teraz z tymi? Drayden, bo ja nie wiem, z kim walczyć. Powiedz mi. Znowu mi powiesz? Tak, mam zająć się innymi po prostu. Może zaraz gdzieś tu jacyś inni będą. Zaraz, stąd to ja przyszedłem, więc tutaj to nic nie ma. No to musimy szukać ich. Tutaj liderka taka dobra dalej stoi i nie chce pomagać, oż ty. Ale tu na pewno z nim możemy, dokładnie. To jest kolejny plazmatyczny drain, który może po prostu, możemy przeciwko niemu walczyć. Trzy Pokémony. Amoongus, to jest też trujący Pokémon, to jest chyba trujący robaczy, co nie? Wiecie, ja nie kojarzę, jestem, zawsze zapominam te typy, widać, nie, chyba nie tylko. Cholera, zbiera Solar Beama, ale załatwimy go, zanim on użyje na szczęście tego Solar Beama.
bo by nam zrobił bardzo duże szkody. Cacturn. Cacturn to jest Pokémon roślinna ciemność, więc Atlenik. Właśnie miałem dać Atlenowi ciosy, ja muszę cały czas o tym zapominam, zaraz damy. Damy mu miotacz ognia. Take it easy. Sucker Punch średnio efektywny, bo to jest mój Pokémon ciemność. Czemu nie trafiasz Firefangiem? Tak nie wolno, no teraz już trafiłeś, Spikes. No tak, on nie obrywa z tego. On jest jakby Pokémonem pustynnym i on nie obrywa z Sandstorma, ale za to mój Pokémon obrywał. Drapion. Dajmy na Drapiona może Uszakiego. Może jego Earthquake tutaj zrobi swoje. Jako, że to jest też, wiecie... Mi się zawsze myli, bo czy on jest zawsze trujący, bo on ma niby... No typ robaczy. Ale tak, tak, on chyba też ma ten, bo zawsze mi się myli, czy on czasem nie ma ciemność. Ale to są takie, wiecie, już też te Pokémony z nowej generacji, ja czasem po prostu zapominam, no a teraz Pokémonów jest tak wiele, że można zapomnieć, no nie oszukujmy się, można. No i co? Tak, wy i te wasze DNA. Co ja chciałem zrobić? Chciałem cios znaleźć. Bo ja je gdzieś tu mam, na pewno mam tutaj właśnie miotacz ognia za Ember, chociaż on się powinien już dawno tego nauczyć. No ale zaraz się nauczy. Oczywiście Ember, zobaczcie, 40. Po co mi taki cios specjalny, jeszcze słabiutki. I zastanawiam się, czy on zamiast Howla nie nauczyć go czegoś fajnego. Nie wiem, może się nauczyć Dragon Taila przykładowo? No ma ogon. Nie może. To byłoby zbyt fajne. Shadow Ball'a na pewno się może nauczyć. To jest cios typu ciemność, ale on już ma... W sumie ma słaby cios typu ciemność. A Shadow Ball ile? To jest 80, 100. No not bad really. Wiecie, tutaj mogę używać tego ile chcę, no bo Bite jest słaby. Na razie zamiast Howla, bo jakoś Howla i tak nie używam wystarczająco mocno. Może zaraz znajdziemy lepszy cios. Na przykład Shadow Claw, ale on jest znowu fizyczny, ale słabszy. Thunderbolta nie możesz się na pewno nauczyć. Nie możesz, wiecie, trzeba sprawdzić, bo czasem się człowiek zdziwił, jak ja czasem jak grałem, że o, ten Pokémon się może tego nauczyć. Kto by pomyślał? Tak było czasem. Venusaur, raczej nie za bardzo dla ciebie. Dobra, na razie niech zostaną te ciosy, które mam. Dwa ogniste i dwa ciosy typu ciemność. Tutaj, okej, okay. Tutaj czegoś ewidentnie pilnują. Dlatego trzeba się kierować dalej i walczyć dalej z plazmatycznymi. Ja w tym czasie czekajcie, sprawdzę, czy moja kawa wspaniała jest wystarczająco zimna. Cholera, nie jest jeszcze wystarczająco zimna, jest cały czas gorąca. Ach, bym się poparzył. Ale dobrze, Aki pokazuje, że musi dalej tutaj ćwiczyć. Czy dalej sobie jakoś w miarę dobrze radzi. On lata czy nie lata? Nie, on nie lata, dobra, bo on ma takie już widzicie skrzydełka jakby, ale nie lata. Na moje szczęście. I też jest wolniejszy. Kurde, ale dobra, i tak, co z tego, że workout, skoro Sandstorm go niszczy, bardzo dobrze. No i kolejny za nami. Kolejna plazmatyczna. A, czyli oni chcą jakby tak, wiecie, przeszkodzić temu. Zaraz, ja mogę tutaj iść? Czy ja mam tutaj gdzieś iść? Nie wiem. Tu wszystko zamarzły te przejścia, niektóre widzicie. Tak dziwnie, że to jest takie przejście. Ej, ale ja nie chcę, a bo to jest, żeby wrócić pewnie, ale ja nie chcę wracać. Chcę na razie zwiedzić tutaj jeszcze, czy tutaj czegoś nie zostawiłem. O, tu jest on! Teraz się tu pojawił, Zinzolin cholerny. Oż ty draniu. Walczymy z tobą, skupię ci dupsko i tyle będzie z twojego głupiego planu zamrażania miasta. Ja się nie bawię. Zobaczcie jak on w ogóle wygląda, Jezu. To... No nie wiem jak nawet to ocenić. Kurde, on użyje na pewno jakiegoś ciosu, wiecie, lodowego, który mi może zaszkodzić wyjątkowo mocno. No najlepsze będzie Atlen, ale... Dobra, Aki, jak coś będziesz poświęcony, wybacz. Blizzard, nawet nie będziesz w stanie tutaj nic więcej zrobić. Blizzard się po prostu zniszczy. Atlen, czas, żebyś pokazał ten swój wspaniały, co prawda jesteś znacznie słabszy poziomem, ale twój miotacz ognia może zrobić cuda. No i robi cuda, jako no, ten Pokémon odgrywa 4 razy super efektywnie, więc nie było trzeba się czemu dziwić. Kryogonal, kurwa, kto to jest? Ja nie wiem, co to jest dokładnie za Pokémon. Dlatego damy Maxia, który jest najsilniejszy z wszystkich. Czekajcie, który to jest Pokémon Kryogonal? A, to zajebiście, to jest też lodowy. To jak mi jebnie, to będzie raz i mocno. Dobra, mam nadzieję, że Jesse będzie wystarczająco dobrze absorbował Blizzardy. Jak widać, w miarę sobie radzi. Psyshock, czy może Shadow Claw, Light Screen. To podwyższa mu specjalną, a Shadow Claw jest fizyczny, więc easy. Dobra.
Reflect, no teraz to już niestety zwiększył sobie obronę dla całej drużyny. Wali jeszcze raz. Explosion. Doskonale, jesteśmy odporni na Explosion. No, nie spodziewałbym się, że dzisiaj, kiedy odkryłem, jakie ma ability Jesse, ono się przyda. Wow. No nieźle. Weavile, kolejny lodowy. Więc Atlan. Tylko, że Weavile jest szybki. I on będzie szybszy i może mnie załatwić. Oto się boję. Dobra, walnie. Fake out jeszcze. Dobra, ja myślę, żeby tutaj, wiecie co, użyć jednak coś, czegoś, co mnie podleczy. Na przykład Hyper Potiona. Lecz się, lecz. Night Slash nie powinien zbyt dużo zabrać. No zabrał wystarczająco dużo niestety. Dobra, musisz trafić, żeby mnie nie zał... Ice Punch, super. Oj, i tak zabrał dużo. What? Tak mało mu zabrałem? Chyba sobie żartujecie, chyba sobie kpicie. Czemu tak malutko? Czy to jest tylko lodowo ciemno... No wiecie, no, on ma może mega dobrą... No nie wiem, specjalną obronę. A no tak, bo jeszcze działają te jego tarcze, które tamten aktywował. Ach, oczywiście. No, padnie, przynajmniej tyle szczęścia. No, Zinzolin ma same cholera lodowe, no ale... No, Light Screen przestał, Wall Rain. Okej, okay, no to na Wall Raina lodowo... lodowo-wodnego oczywiście Ankard w końcu się przyda, jak mamy wodę, więc... jego Thunderbolt. Mam nadzieję, że... O, Substitute! No, na niewiele ci się to przyda. Zaprawdę. Bardzo dobrze, ale ma Leftovers. Toxic nie działa, więc myślę, że go załatwimy. Oj, cholera, przeżył. Dobra, mocny jest. No ale to jest silny Pokémon, więc czego... No, Protect. Serio to idzie tak jakby... Znaczy na twoją niekorzyść, ma Leftovers, no to w sumie na moją bardziej, bo jego Sandstorm ostatecznie nie zabije. Toxic, super, zatrułeś mi kolejnego Pokémona, znaczy w sumie pierwszego. Ty. Czy to był jego ostatni Pokémon, czy jeszcze ma coś? Nie, to był jego ostatni, więc super. 10 tysięcy, hajsu dość. Jestem silnym trenerem. A co ty nie powiesz? Aha, że on mówi, on stąd ucieka, bo tu jest zimno. Tak to sobie tłumacz. No i co, już zdobyli pewnie to, co trzeba. Ciekawe, czy dalej będzie to wszystko zmrożone i tak dalej. No, on jest silniejszy, niż on sobie w ogóle wyobrażał. No, skoro cię pokonałem, to mogłeś sobie wyobrażać, że jestem mega zajebisty. O, uleczył mi wszystkie Pokémony. Ale co, ja mam też tutaj iść, coś sprawdzić do tej sali? Co się stało? Jest jakieś nowe nagranie. O, mają DNA Splicers. O, on mi to daje. Okej. To jest to, po co oni tu byli. I nie dostali tego na szczęście w swoje łapy. No to ja się bardzo... What the fuck, to jest Shadow Triad. Pewnie zajebią mi to, prawda? Na pewno. Na pewno będą chcieli mi to ukrać. Powiedzcie mi, że oni mi to ukradną. Chyba tak. Lord N. Ja nie wiem, komu wy służycie w sumie. Zajebiście, więcej ninja. No nieźle, ta triada to jest zawsze taka wyjebana, jak po prostu. Tak, musimy to odzyskać. Zdaję sobie sprawę, mam lecieć za tobą, bo oni się rozdzielili. Dobra, tu jesteś. No i co, oni gdzieś po prostu uciekli i tyle? Czy tam jest już rozmrożone miejsce, czy mogę ich gonić, czy oni są dalej gdzieś w mieście? To jest dobre pytanie. Na razie tu gdzieś można iść, chyba. No na razie tam muszę jeszcze zawalczyć ze zwykłymi trenerami, którzy mi tu będą blokować przejście. No ale proszę bardzo, udało nam się tutaj niby wszystko fajnie wykonać. O, stalowy Pokémon. Na stal zawsze dobra ziemia. Zapamiętajcie sobie na wieki. Na wieki wieków. Że tak to działa. Weezing. Kurwa, Weezing przecież lewituje. A ja sobie zostawiłem, dobra. Uśpi go. Sludge Bomb. Też niewiele zrobi. No ale zatruło, jak zwykle. Ja i moje szczęście. On zaraz zaśnie, więc dajmy sobie Jessiego i walniemy po prostu Psyshockiem. I to będzie no ja po prostu wiem, kiedy zmieniać na niego. No to jest epickie. Że ja to po prostu wiem, kiedy go zmienić. No i proszę, robi swoje wszystko. Pyszna kawka. No i co? Kto ostatni? Handum. To Handum, a w sumie po co zmieniamy Handum? Przecież to jest też, wiecie, surf i surfujemy i będzie leżał. Dokładnie. Tak musiało to działać. Jesse jest kurde silny, muszę mu zabrać XP Shaira chyba. Wiecie, bo on już się zrobił takim koksem, że już mu wystarczy. Ja myślę, że bardziej już się opłaca dać to właśnie mojemu Handumowi. Niech on tutaj XP. A nie, że tylko ten jeden będzie tutaj taki silny.
Jesse już się wyekspił wystarczająco. No i kolejny przeciwnik. Dzisiaj przeciwnicy normalnie wszędzie jacyś przeciwnicy nas napotykają. Shiftry. O, to jest, zawsze podobał mi się wygląd tego Pokemona bardzo. To jest roślinno-ciemność, więc zmienimy sobie Pokemona na właśnie Atlena. On się tutaj zdecydowanie bardziej nada, bo pewnie będzie walił jakimś właśnie Leaf Tornado, to było do przewidzenia, że właśnie tego typu cios. No to co, Miotacz Ognia. Miotacz Ognia pięknie, swoje robi. No i może być. Idziemy dalej, mamy tu jakiegoś Pokebola. O kurde, jacy cwaniacy, oni się tutaj tak ustawili, żebym nie wziął Pokebola. I dwuwalka. Ale w ogóle ten koleś ma tego kroko na... Właśnie, tego Pokemona ma na swoim ubraniu miał. Kurde, muszę zrobić tak. Użyć Earthquake'a na wszystkich, a zmienić na jakiegoś Pokemona, który... No nie mam Pokemona, który lata niestety cały czas. To jest mój mały Peszek. Użyj na niego, no co prawda, jak mówię, mój Pokemon Atlen też mega oberwie od tego Earthquake'a. O, pięknie, no to on padł, bo jak jest pod ziemią, to obrywa już w ogóle mega mocno. Ej, przecież miałem Zoroarka, a nie jego, Jezu, ja właśnie handlum, że oberwie mega. To jest właśnie ta mylenie, jak jest Zoroark drugi w teamie. Ja się zawsze daję nabrać, jestem głupi pod tym względem, ktoś może powiedzieć. Ja się zgodzę, jestem. Okej, crunchuj, night slashuj. Także po prostu po dwóch ciosach na pewno padł. Gorzej jak nie padnie po dwóch ciosach i tak. Jak widać nie. No jeszcze została mu to minimalna ilość życia. Dobra, teraz to już koniec, mogłem użyć innego ciosu, no ale... Cóż, Aki jest mega osłabiony, jest zatruty, trzeba mieć na baczności się. Ale może mam full restora i go uleczymy szybko. Co my tu mamy? HP up. No w sumie pilnowali fajnego przedmiotu. Gdzie tu są w ogóle leczące rzeczy? Nie. Czy ja nie mam jakiś full? Nie, nie mam jeszcze tych full wszystkich. Na razie zrobimy tak, podleczymy cię, bo mi szkoda cię po prostu i bym cię chciał uleczyć z tej full healem, z tej strasznej choroby. No i teraz jest już bad, not bad, a nie bad. Tam jest jeszcze coś, widzicie, tylko można tu przejść. Kurde, póki jest zmrożone, to ja tam nie przejdę za bardzo. A co to jest za miejsce? Dokąd nas to prowadzi? Nie mów, że zamknięte. Halt! Co ty, Niemcem jesteś? No nie przejdziemy nigdzie niestety dalej. Szkoda. No ale przynajmniej wiemy, że tutaj przeszliśmy sobie troszeczkę. Czy ja muszę szukać gdzieś tam dalej tych ninja wrednych. Przynajmniej wiecie, też żeby nie było, że tylko z plazmatycznymi walczę. Chciałbym oczywiście złapać też jakiegoś fajnego Pokemona. Czy nam się takie coś trafi? O, przecież ja tu mogę wejść do trawy, więc git. Może rzeczywiście trafimy. O, na razie to na trenera trafimy, który chce z nami toczyć kolejną walkę. No nie ma jak się odwracać plecami w frajerze. No ale Skantak nie powinien być problemem dla Akiego. Oczywiście, że nie. No super, Avast, ty wiesz kiedy się kurde wyświetlić. Po prostu zawsze masz ten idealny moment. Ach, pięknie. Ariados. Ariados. To jest oczywiście Robal. Mi się zawsze myli, bo robaki nie są zbyt efektywne na ziemię, co nieziemne. Nie, normalnie zadziałało, no to spoko. Beam Missile. No, Ariados jest fajnym w sumie Pokemonem, bo mi się podoba jego wygląd, ale nie jest jakoś tak silny ofensywnie. Myślę, że mnie rozumiecie. To jest jeden z tych Pokemonów, którym fajnie wygląda, ale już w walce jest gorszy. Nugget. Sztabka złota. Super. A kogo my tu trafimy? No może kogoś ciekawego, kogo jeszcze nie mamy w teamie. Na przykład Pouchienę. Nie zaprzeczam, że to jest zły Pokemon dla mnie, ponieważ Mightyena, lubiłem Mightyenę, fajny Pokemon. Używaj Ultra Bola. Może się złapi bez osłabiania, bo... złapie. bo nie chcę, wiecie, to jest słaby Pokemon, póki nie ewoluuje. Dobra. Mam oczywiście niki wszystkich waszych osób, które pisały ostatnio. Oczywiście niki się liczą tylko te, słuchajcie, pod komentarzem, który tam pisze. Nie taki ogólnie pod filmem, tylko pod jednym komentarzem. No i losujmy. Oski. Oski, gratuluję ci. Zostajesz Pouchieną. A jak będę chciał i wyewoluuję ją, to będziesz Mightyeną. Oski. Okej, no to mamy cię w teamie. Gratulacje. No to co? Może jeszcze ktoś się trafi. O, tu jest jeszcze jedna rzecz dla nas. Elixir. No, szukajmy. Jest już kolejny Pokémon. O, Handower, którego miałem oczywiście. No, jednak... Fajny Pokémon, jest z moich zdecydowanie ulubionych. Fajnie, jeszcze przed ewolucją wyglądał moim zdaniem zajebiście.
O Kirlia. O. Powiem tak. Jak przetrzymasz jakiś mój cios, to cię złapię. Takedown jest w sumie chyba. Nie wiem, czy to jest słabszy, czy nie. No niestety chyba nie. No w sumie to nie był słaby cios, ale crunch byłby super efektywny. Earthquake byłby bardzo silny, więc. No ciebie mamy. Głozin. Ciebie nie chcemy. Dobra, złapałem jednego Pokemona. W sumie tutaj nie ma jakichś takich bardzo cennych Pokemonów, które bym chciał. Więc wiecie. Po prostu na razie sobie odpuszczamy łapanie. Na razie walimy to, na razie chcę sobie po prostu zobaczyć, czy tu jest jeszcze coś, co ja mam tutaj, wiecie, spotkać, pokonać. Ja myślę, że... o, tu jest ninja, dokładnie. Tak. O, walczymy chyba, jeszcze nigdy z nimi nie walczyłem, mam takie wrażenie, nie wiem. Bo ktoś mi pisał, że oni są tylko po to, żeby tak jakby w tych Pokemonach, jakby to powiedzieć, żeby... być powodem, dla którego oni mogą nagle znikać, wiecie, tam przeciwnicy, że oni ich tam, nie wiem, eskortują, używają sztuczek ninja, co jest w sumie fajne, ale są silni, już widzę, że skoro ma takiego... Jak to didn't effect? Jakim cudem, kurwa, didn't effect? Ej, ja nie wiem, dlaczego ja mu nic nie zabrałem. No super jeszcze. No fajnie, rozwalił mi jednego Pokemona, a ja mu nic nie zrobiłem. Dlaczego nie zadziałał Earthquake? To jest dobre pytanie, really good question. Przecież on jest stalowy i nie wiem jaki on ma jeszcze podtyp w sumie, nie pamiętam. X-Scissors. No, swoje robi niestety. Dobra, muszę uważać, bo ci ninja są naprawdę niebezpieczni. Absol. No Absol, no na Pokemona typu ciemność. Czy tu kogoś mam wyjątkowego? Maxio, po prostu Maxio, który będzie nakurwiał. Tylko tyle można po prostu zrobić. Dawaj Dragon Rusha. Dragon Rush będzie siłą. Pięknie, Dragon Rush jest. Wow, on też niezłego kryta mi palnął. No, gratulacje, naprawdę. Ninja, macie mega silne Pokemona, przynajmniej ty jeden. Dobrze, Scyther. Scyther jest szybki, Atlenem mogę nie zdążyć. Jesse, spróbuj swoich sił. Przynajmniej go osłabisz. Bo Scyther jest szybki, by wyprzedził mnie, jestem wręcz pewien. Użyj po prostu surfa. U-turn. Czyli na kogo zmienisz? Krobata. Okej, okay, niech będzie Krobat. No jakoś za dużo nie wziął i mnie załatwi. Mają szybkie Pokemony, to jest jeszcze problem. No bo Krobat, Scyther naprawdę szybkie. Dawaj Ankarciku. W sumie to latające, więc mogłem tutaj użyć od razu jego. Oba mają U-turny. A teraz już U-turn ci się na nic nie przyda. No w sumie nie wiem, dlaczego nie dałem Ankarta. Focus Sash, super. Ale co z tego, skoro jest Sandstorm? No i Krobat. A Ankard zostanie w ten sposób 50 poziom. No, już się bałem, że mnie załatwi, ale nie udało mu się to. No to mamy 50 poziom, bardzo dobrze. No i ninja pokonany. I co teraz? O, nieszczęście. Co się dzieje? Zniknął. Ach, och no. Tak, jestem impressive, ja sobie zdaję z tego sprawę. O, ktoś dzwoni do nas, ciekawe kto tam. Odbierz. Charen i Deacon i ja. Wideokonwersacja. Wiecie, spoko. Rozmawiajmy w kilku. On tu gdzieś przyjdzie, okej. Jak będę w problemach, to dzwonić. Okej. O, już mamy go, proszę bardzo. Rzeczywiście szybki. Szybki ziom. No i cóż. Tak, musimy ich złapać. To jest bardzo... proste zadanie niby. Znaczy proste. Złapać ninja to nie proste, ale przynajmniej wiadomo, co trzeba robić. A, we are off. No i co tam jeszcze powiesz, Drayden? Mam chronić Pokemony przed Team Plasmą. To jest wielkie wyzwanie dla wielkiego człowieka, jakim jestem. Ale nie martw się, Drayden. Myślę, że sobie z tym zadaniem poradzimy. I jakoś damy sobie radę. W każdym razie, kochani, ja już dzisiaj wiem, że dzisiejszy odcinek nie jest tak długi jak ostatni. Ostatni to był taki dłuższy w ramach przeprosin. Być może kolejny też będzie dłuższy, ponieważ dzisiaj po prostu nie mam za bardzo czasu nagrywać, bo będę musiał już się zbierać z Łodzi i wyjeżdżam z powrotem do mojego domu, ale już z powrotem potem wracam w niedzielę i dalej nagrywam. I właśnie kolejny odcinek z Pokemonów będzie być może dłuższy. Jeżeli chcecie, żeby był dłuższy, to po prostu zostawcie lajki. Jak zobaczę, że jest dużo lajków, to uwierzcie mi, że 40 minut to będzie na pewno. A tak to... cóż, po prostu oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie niki dla Pokemonów. Połapiemy znów w kolejnym materiale, ale na dziś to tyle. Tak więc żegnam się z wami, cześć i czołem, na razie.